No cześć, witam Was serdecznie na Malina Vlog. Chcę zrobić nową serię filmów Życie w Anglii. Słuchajcie, od 15 lat mieszkamy w Anglii. Nabraliśmy już trochę doświadczenia. Chciałbym zrobić taką serię filmów dotyczących życia w Anglii i chciałbym znać Wasze zdanie, co chcielibyście w tych filmach zobaczyć. Czy dotyczące na przykład naszych początków, czy aktualnej sytuacji na rynku, czy na rynku pracy, czy na przykład dotyczące tego, co się dzieje w Anglii, jeżeli chodzi o co się wydarzyło na przykład po Brexicie. Nie będę Wam sugerować żadnych tematów. Chciałbym, żebyście sami to, co Was interesuje, podali mi w komentarzu. Ja te komentarze, że tak powiem, pozbieram i zrobię taki specjalny film dla Was na konkretne tematy, które Was interesują, które poruszycie w tych komentarzach. Będzie oddzielna specjalna playlista Życie w Anglii. No i oczywiście będzie specjalna miniaturka, żeby odróżniała te tematy od innych tematów na Malina Vlog. Także zapraszam Was do aktywności, do tego, żebyście sugerowali mi pytania, sugerowali mi tematy, które Was interesują, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w pierwszym filmie dotyczącym życia w Anglii. Mam w planie, że tak powiem, zrobić całą serię takich filmów na różne tematy dotyczące właśnie naszych doświadczeń na rynku angielskim oraz w tym rejonie, w którym my się znajdujemy, bo wiele ludzi planuje na przykład wyjazd do Anglii, nie wie, z czym to się wiąże, nie wie, jaki region na przykład wybrać, a ja mógłbym Wam opowiedzieć o tym regionie, w którym ja mieszkam, czyli w West Yorkshire. To jest specyficzny region w Anglii w tej chwili, zupełnie inny niż na przykład w Londynie, czy zupełnie inny niż w Liverpool. Myślę, że może ten temat Was zainteresuje, no i chciałbym, żebyście wypowiedzieli się na ten temat, także liczę na Waszą aktywność i wspólnie, że tak powiem, będziemy tworzyć ten temat. Pozdrawiam Was tymczasem, zapraszam do subskrypcji kanału Malina Vlog. Do zobaczenia, do usłyszenia w pierwszym filmie z serii Życie w Anglii. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.